Cześć, witam Was, kochani, Wy i Puch też wita w odcinku poświęconym zakupom w Bangkoku. Przede wszystkim w ogóle nie spodziewałam się, że będę nagrywać ten odcinek, ponieważ pojechaliśmy na market, bardzo znany market w Bangkoku, ponieważ musiałam sobie kupić jakieś ubranie, bo nie przywiozłam ich tak dużo, ale okazało się na miejscu, że ten market naprawdę zaskoczył mnie bardzo, bardzo pozytywnie i to nie tylko ubraniami, dlatego chcę Wam pokazać, co kupiłam, bo uważam, że warto i wiem, że dużo osób wybiera się do Tajlandii już niedługo i na pewno zaczynacie podróż od Bangkoku, ponieważ zazwyczaj zaczyna się właśnie od Bangkoku. Dlatego przede wszystkim takie uwagi. Market, na którym byliśmy, nazywa się Chatuchak. Śmieszy mnie ta nazwa i Pusia ze mnie cały czas śmieje. Chatuchak. I to jest cała zaaranżowana przestrzeń. Jest to ogromne i ten market odbywa się tylko w piątki, soboty i niedzielę przez cały dzień i warto sobie na to zarezerwować takie pół dnia, dobre pół dnia, jak nie trochę więcej nawet do całego dnia, ponieważ na tym markecie jest wszystko, także i tam zjecie i to bardzo dobre jedzenie, o którym właśnie też bym chciała Wam powiedzieć, bo w tym całym wirze zakupów. Musicie pamiętać, że jest tam naprawdę gorąco, ale serwowane są lody i my jedliśmy te lody, lody kokosowe z przeróżnymi toppingami i możecie sobie wybrać. Czy chcecie zjeść trochę lepsze, uważam, lody, które były droższe i miały tylko dwa toppingi do wyboru, które ja kupiłam jako pierwsze, te bym Wam poleciła, ponieważ są po prostu lepszej jakości. Lub możecie taniej kupić też te lody kokosowe. Jednak ze wszystkimi toppingami, które chcecie, jednak one są bardzo takie komercyjne, bym powiedziała, nie są tak dobre. Nie czuć tak fajnie tego kokosa jak w tych lepszych. Te lepsze znajdziecie pod takim zielonym parasolem. Jest ich wiele, co krok tak naprawdę będziecie widzieć ten parasol z tymi lodami. Co tam jeszcze jest? Bardzo dużo świetnych napojów, tylko też właśnie taka rada, żebyście wybierali takie miejsca, które wyglądają na takie lepsze, czyli świeże i lód jest z niewody, z kranu, żebyście się nie zatruli, więc patrzcie na to, jak to jest przygotowane i na pewno będziecie mieć mega fun. Mi po prostu było tak gorąco, że nawet nie byłam w stanie zjeść żadnych takich lunchowych dań gorących. Aczkolwiek lody mnie naprawdę ratowały, piłam też smoothie, różne wody z kokosa świeżą można kupić co krok i jedliśmy różne przekąski, które są na grillu sprzedawane tam na tym markecie i po zakupach udaliśmy się już na spokojnie do klimatyzowanej przestrzeni na lunch. Więc jeżeli chodzi o jedzenie na Chatuchak, to na pewno jest to jeden z ogromnych, bardzo ważnych punktów tej całej wyprawy, więc zarezerwujcie sobie tam, żeby tam zjeść lunch czy coś i dużo miejsca na to zróbcie. Ogólnie Chatuchak wygląda tak, że mamy koło i to jest główna ulica, Main Road, a następnie można z tej głównej ulicy wejść w uliczki do środka, na bok. Jest tego mnóstwo. Tego nie da się porównać do żadnego molu w Polsce, jest to ogromne. My nie daliśmy rady wejść praktycznie w jedną tylko uliczkę, weszliśmy na chwilkę do boku. A tak to chodziliśmy cały czas główną ulicą i tak to nam zajęło kilka godzin dobrych. Ja byłam już wyczerpana, ponieważ ja nie jestem fanką zakupów, szczególnie takich ubraniowych, bo w supermarkecie mogę chodzić godzinami, ale z ubraniami się męczę. A tutaj miałam naprawdę fun, aczkolwiek co za dużo, to niezdrowo ze wszystkim. Poza tym tam można oszaleć, bo już nie wiadomo na co patrzeć. Więc na co patrzeć? Pokażę Wam to, co ja sobie kupiłam i wybrałam. Właśnie postanowiłam pokazać Wam to w takiej formie unpacking. Przepraszam, robię to pierwszy raz i chyba już zepsułam trochę niespodziankę, bo połowę rzeczy rozpakowałam. Ale i tak Wam pokażę. Przede wszystkim to, co kupiłam, to jest właśnie ten strój, w którym teraz tu jestem. Może wejdę na kanapę, to mnie trochę bardziej zobaczycie. Są to długie spodnie, połączone z górą na ramionczka. Jest to strój, który się ogromnie sprawdza mi tutaj w Tajlandii, ponieważ nogi powinniśmy mieć raczej właśnie zakryte najczęściej, ale górę można mieć odkrytą, więc ramiona opalam i materiał jest świetny, jest mega przewiewny. I co najważniejsze, ceny na tym markecie. Więc to body kosztowało mnie 200 batów, czyli około 23 zł. I kupiłam sobie od razu drugie w innym kolorze, takie różowe, bardziej eleganckie. I też ten materiał jest naprawdę
piękny, jest tak przyjemny. Już byłam w nim na kolacji i wszyscy chwalili, więc polecam Wam tego typu ubrania. To znalazłam w jednym sklepie. I w tym samym sklepie, co te body, kupiłam również taki komplet. I teraz tak, tutaj mamy narzutkę. I do tej narzutki mam takie spodenki dłuższe. Jutro lecimy na Phuket, więc myślę, że je wezmę na Phuket, będą idealne. Są krótkie, ale są troszkę dłuższe, więc fajne. I tak samo ten materiał, chciałabym, żebyście go dotknęli, bo jest naprawdę tak przyjemny, niesamowite. I ten komplet kosztował łącznie 250 batów, czyli jakieś 30 zł. To nawet na zarze, na wyprzedaży chyba nie ma takich cen. Teraz dalej. Ja zaszalałam, ale jak zobaczyłam, to już nie miałam żadnych skrupułów. Jeden może minus na tym bazarze jest takim, że nie ma przymierzalni. Są lustra, ale nie ma przymierzalni, więc trochę tak trzeba kupować. Na chybił trafił. Ja tak zrobiłam, no ale okazało się, że jest fajnie, więc polecam. Kolejna rzecz w kolejnym sklepie, też na głównej ulicy na pewno zobaczycie. Znaczy, jest ich mnóstwo. Ale myślę, że ten się nazywa Merlin. Merlin, nawet jest metka, więc szukajcie sklepu Merlin z pięknymi sukienkami. Ja kupiłam sobie taką czerwoną, mieli w różnych kolorach, tak samo. No trzeba ją teraz może trochę przeprasować, ale materiał jest naprawdę fajny, bardzo fajny. Bardzo fajna sukienka. I co śmieszne, ten sprzedawca, jak kupowałam tą sukienkę, to poprosił mnie o zdjęcie. Myślałam, że ze mną chce sobie zrobić zdjęcie, ale nie, on po prostu mi chciał zrobić zdjęcie. No i okej. I teraz jeszcze w kolejnym sklepie, już na koniec, kupowałam, chciałam t-shirt dokupić do tego kompletu i znalazłam t-shirt, no bluzkę białą. Znalazłam przepiękną bluzkę. Ona chyba kosztowała 100-150 batów, czyli jakieś 16-17 zł. I tak samo, ten materiał jest świetny. Co najważniejsze, co jest właśnie w tym najlepsze, że właściwie nie trzeba nosić stanika do tych kompletów, tak samo do tej bluzki, ale ja kupiłam sobie stanik, bo jednak lepiej to wygląda w restauracji. Wiecie, piersi są trzymane. Weszłam do sklepu ze stanikami i to już w ogóle było naprawdę bardzo udany zakup. Stanik, który mam na sobie, to jest taki zwykły stanik, właśnie bardzo przydatny w Tajlandii, ponieważ jest on bez ramionczek, jest bardzo leciutki materiał i tylko dookoła opiewa piersi i tu ma taką ładną koronkę z tyłu. Także o, muszę to zobaczyć. I w tym sklepie kupiłam jeszcze dwa inne staniki i zazwyczaj na tym markecie zobaczycie, jest tak, że jeżeli kupujecie kilka rzeczy, to dostaniecie zniżkę i targujcie się, oj, jak najbardziej targujcie się, bo ja też dostałam zniżkę tam, gdzie kupowałam więcej rzeczy szczególnie. Drugi stanik, jaki kupiłam, to też jest taki leciutki stanik sportowo na co dzień i typowo sportowy. Myślę, że za trzy staniki zapłaciłam jakieś 200 batów, czyli za trzy staniki zapłaciłam, no aż co jest nie do uwierzenia, no, jakieś 23 zł. I jest naprawdę, ten materiał jest świetny i tutaj w tym sportowym staniku macie fajne usztywnienie. Warto zarezerwować sobie ten dzień, pół dnia w Bangkoku, jak będziecie, piątek, sobota albo niedziela na Chatuchak Market. Więc o ubraniach już Wam powiedziałam i teraz chciałabym Wam powiedzieć o czymś, co totalnie wyrwało mnie na orbitę. Moja szczęka opadła i chciałam powiedzieć do tego sprzedawcy, poproszę cały sklep, bo jest tego świadkiem. Na Chatuchak Market, jak również w Tajlandii, w Bangkoku, w wielu miejscach możecie zobaczyć, że sprzedawana jest ceramika. I ta ceramika jest przepiękna. No, wygląda to wspaniale. I teraz jeden talerz już odpakowałam, ale nie odpakowałam reszty miseczek, które kupiłam, więc odpakuję je przy Was, jak przystało, na blogera. Patrzcie, to jest jedna miseczka, którą kupiłam. Niebieska, piękna, ceramiczna, ciężka jest dosyć, ale jest tak wykonana. Wiecie, dlaczego mi jest to potrzebne? No bo przecież robię zdjęcia jedzenia na Instagrama. Jak zobaczyłam te miski, to zakochałam się od razu, od pierwszego wrażenia.
i drugą kupiłam zieloną, jeszcze była różowa i teraz żałuję, że też nie kupiłam tej różowej, ale następnym razem coś mi zostało, jeszcze mam czas. Przecież w Tajlandii jestem teraz kilka miesięcy, więc jeszcze pójdziemy na Chatu Czech Market. Boy, I see you're really hungry. Taką miseczkę jeszcze mam zieloną, ona jest większa trochę od tej niebieskiej. Dalej. Kupiłam też taki piękny, duży, ceramiczny talerz, ale co w tym, dlaczego to jest takie fajne? Wyobraźcie sobie, że cena tej miski, te akurat były trochę droższe, bo też musicie zobaczyć, pierwszy sklep, do którego wyszłam z tymi miseczkami, był droższy, a ja już się zakochałam i kupiłam je. To najpiękniejszy sklep, jakim byłam z miseczkami. Ta jedna kosztuje około 30 zł, to już coraz droższe, ale słuchajcie, no są przepiękne i wszystko jest lepsze. Daj. Chociaż one chyba są trochę lepsze, bo są właśnie kolorowe, więc one były trochę droższe, bo ta kosztowała jedna 250 batów, więc jakieś 30 zł, aczkolwiek jest tak ładna, jest tak wykonana pięknie, że ja uznałam, że i tak w jakiejś Zara House czy Duce za coś takiego policzyliby mnie około 40 zł, więc to jest i tak okazja. I wybrałam sobie jeszcze do tego taką łyżkę o typowym kształcie dla łyżek, którymi je się zupy w Tajlandii. I kupiłam duży ceramiczny talerz. Jest on teraz w lodówce i trzyma ciasto, które zrobiłam na walentynki, więc no, może go zaraz wyciągnę zresztą. I do tego talerza, to już w drugim sklepie, i on był jeszcze tańszy, bo taki duży ceramiczny talerz kosztował niecałe 20 zł. A to już w ogóle ta łyżka i taką miseczkę do nalewania mleka. Ona była za jakieś 5-6 zł. Pokażę Wam ten talerz. To już zobaczycie na pewno też na Instagramie jego zdjęcie. To jest właśnie przepis na walentynki, który zrobiłam. Mocno jest ten talerz. Widzę, że on właśnie jak on wyglądał. Się ciasto moje troszkę roztopiło. Pokażę mi ze przepisa. Coś tego. I teraz dalej, jak już mamy miseczki, to teraz można jeść, więc polecam Wam również zaopatrzyć się na Chatu Czech w przeróżnego rodzaju suszone owoce, chipsy nori, które my totalnie uwielbiamy, więc oszaleliśmy. I tam można kupić większe paczki, które wychodzą taniej. Kupiliśmy taką paczkę, w której są przeróżne smaki. Jest tutaj 10 różnych nori. Macie o smaku sera, krewetek, tom yum, ostre, naturalne. 10 paczek za 100 batów. Taka cała za 100 batów. Czyli 10 małych paczek za jakieś 12 zł. To jest super na przekąskę, szczególnie jak właśnie spacerujecie sobie gdzieś po Tajlandii, spróbujcie. Ta firma to jest najbardziej popularna, która robi właśnie chipsy nori. Ale postanowiliśmy, ponieważ spotkaliśmy na tym markecie również drugą i miała bardzo oryginalny smak do wyboru i były to właśnie grillowane kalmary. To jest inna firma, ale muszę Wam powiedzieć, że ten smak jest przepyszny, bo już otworzyliśmy. Niestety oni zużywają masakryczne ilości plastiku. To jest ogromny minus w Tajlandii, bo myślałam, że po prostu w paczce będą wszystkie te nori naraz. Nie, oni każdą spakowali na osobną. No ale jeżeli chcecie gdzieś sobie włożyć dwa na przykład, czy jedną w torebkę i wziąć na podróż, no to wtedy to ma jakiś sens. I polecam Wam ten smak grillowanego kalmara. Przepyszne. Kolejna, już ostatnia rzecz, jaką kupiłam na markecie, to są chipsy kokosowe. Oni tam sprzedają niestety w takich większych paczkach wszystko, ale jeżeli nie chcecie kupować aż tyle, ponieważ uznacie, że nie przewieziecie, to jeżeli wchodzicie do tego sklepu, oni częstują tym, więc możecie sobie zawsze spróbować i zobaczyć. To taka rada od Polaka na wakacjach. Ja kupiłam, tutaj miałam 5 paczki takich. To są chipsy kokosowe już prażone. Niestety w Tajlandii jeszcze nie znalazłam chipsów kokosowych bez cukru, więc
Może zrobię je sama, ponieważ nie jest to trudne. Jak będę mieć piekarnik, bo jeszcze nie mamy piekarnika. Te znalazłam z najmniejszą ilością cukru, dlatego zdecydowałam się je kupić. I są naprawdę przepyszne. Te mają 9% cukru, 90% kokosa. No mogłabym zjeść tak całą paczkę. I one naprawdę są dobre. Też pani dała mi do spróbowania różnych innych. Można kupić tam chipsy z duriana bez cukru, jeżeli lubicie. No i zachęcam was do spróbowania tego jedzenia, które tam jest na tym Czacuczak Market. Też bardzo fajne rollsy robiła pani z pandanu, z kokosa i bodajże tapioki. Zawijała to po prostu coś, co pachnie niesamowicie. Zachęcam do spróbowania deserów z pandanem, ponieważ to jest mój nowy ulubiony smak. Na tym markecie są ogólnie naprawdę kuchnie świata, można powiedzieć, ponieważ znajdziecie tam paele. To miejsce, które sprzedaje paele, jest tam bardzo znane. Aczkolwiek ja jestem nowa w Tajlandii, więc ja jem tajskie jedzenie, paela mnie za bardzo nie zainteresowała. Ale może. Są burgery, są takie kanapki typowe, amerykańskie buły z masłem orzechowym. I również jest bardzo znane miejsce, które robi tradycyjną tajską herbatę. I to jest cały show. Nakręciłam tego pana, który żongluje, można by powiedzieć, tą tajską herbatą na wiele razy. I on jest goals, jak robić herbatę. A tradycyjna tajska herbata, już kiedyś wam mówiłam w filmiku o tajskiej kuchni, możecie do niego zajrzeć. Jest z mlekiem kondensowanym, smakuje, no jak się domyślacie, bardzo, bardzo dobrze, jest na zimno podawana. Więc warto, jak nie kupić tej herbaty, to chociaż zobaczyć, co ten pan tam wyprawia. Pojeść chipsy w miejscach, gdzie sprzedaje się suszone owoce. Mam nadzieję, że tak jak ja będziecie mieć fan na Czatuczak, jak jesteście blogerem albo po prostu lubicie mieć ładne rzeczy w domu, to zarezerwujcie sobie miejsce w walizce na takie cięższe rzeczy, bo te miseczki naprawdę opłaca się kupić. Proszę, napiszcie mi, co chcielibyście jeszcze zobaczyć z Bangkoku. Ja mam mnóstwo pomysłów, ale o czym chcielibyście usłyszeć, kiedy przylatujecie na wakacje do Tajlandii. Proszę, dajcie lajka, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa, pa. Na razie. Ej, do jeść chipsy. Do zobaczenia.